Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger. I moi drodzy, po pierwsze, znów dziękuję wam za taki piękny odzew w komentarzach, który po prostu do ostatnimi czasy naprawdę powala, totalnie powala. Ja wam tylko coś powiem. Ostatni odcinek miał 26 komentarzy, tylko nie wiem, czy to YouTube zliczy razem z moimi odpowiedziami, ale chyba tak. Nie zmienia to faktu, że i tak na serię, które w tej chwili prowadzę, no to jest po prostu diametralna różnica pomiędzy seriami. No i kochani, znów chciałbym podziękować. Znów chciałem podziękować wam za super porady. Super porady, które mi tutaj dajecie. No i oczywiście Psychopatka, Mr. Gierczak, Bigos Kun i wiele, wiele innych. Sebastian Błaszczak również mi tam coś podpowiadał. Dziękuję wam serdecznie znów za podpowiedzi, do których za chwilę postaram się odnieść. Witam również Daisy Cinnamon Roll. Daisy Cinnamon Roll, okej. Okay. Już wiem, jak to czytać. Witam cię w naszym community Fear and Hunger. I dobra, dlaczego jesteśmy w menu? Dlaczego jesteśmy w menu? Już wam tłumaczę, ogólnie. Napisaliście mi, że korona, którą mamy z Salomona, w teorii, może prowadzić do tego, że nie musimy walczyć z tymi niebieskimi stworkami. Tylko teraz pytanie, czy nam się chce aż tak daleko cofać? Czy nam się chce aż tak daleko cofać? No nie jestem pewien, ale być może sprawdzimy sobie to w następnych odcinkach, albo jeszcze i w tym, bo w tym odcinku na pewno będę chciał przejść do jednego miejsca, o którym za chwilę napomknę. No i tak, jeżeli chodzi o podpowiedzi, to oczywiście psychopatka podpowiedziała tutaj, że każda postać ma swój ending. I z tego, co zrozumiałem przynajmniej, jeżeli w endingu danej postaci występuje dziewczynka, to nie jest to oryginalny ending danej postaci, więc to trzeba pamiętać. Co jeszcze? Miecz w skale może wyciągnąć na przykład skrzeszony szkielet. Myślałem o tym, znaczy myślałem, dopiero jak renderowałem film, to w sumie sobie o tym uświadomiłem. Pomyślałem może, że Blood Golem może to zrobić, no ale niestety Blood Golem po walce znika, więc to nie. Ale faktycznie szkielet i nekromancja mogłaby być tutaj przydatna. Dodatkowo Black Orb podobno nie jest wcale takim złym spelkiem, ale nie wiem, nie miałem go, więc nie mam pojęcia. Mapki od zamaskowanego handlarza mogą cię doprowadzić do czegoś, co pomoże ci z Sanity i da jeszcze jedną ciekawą umiejętność, która pozwoli dostać się w miejsce, które bez niej jest niedostępne. Podejrzewam, jaka to może być umiejętność, bo ja sobie trochę potestowałem z tym scrollem poza odcinkiem. A więc tak, widzę, że to jeszcze Mr. Gierczak by się czymś do domu powiedział, że miecz po wyciągnięciu będzie leżał na poziomie niżej, jeżeli chodzi o ten ze skały, no nie? Więc może nekromancja nie jest taka zła. Kurczę, nie wiem, w sumie nie wiem, naprawdę nie wiem, chyba na razie sobie zostawimy ten scroll i po prostu ogarniemy sobie to w następnych odcinkach. Co do podpowiedzi Mr. Gierczaka. Misama przy małym mindzie postaci, którą dzierży, aktywuje scenkę w pewnym miejscu. I teraz się zastanawiam, czy... Ogólnie nasz ten pseudołowca, nie łowca, Boże, ten rogalik nasz kochany, on chyba w dwóch miejscach już miał problemy z Sanity, prawda? Tylko tam powiedzieliśmy, żeby się wziął garść. Nie wiem, czy to jest to, czy to jest co innego. Ciekawe. 23 minuty to jest Bóg z głębin. Jest pewna opcja, żeby otworzył swoją paszczę. No właśnie, i tutaj chyba... Chyba wiem, co można zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy koronę. Zabiliśmy Salamandrę. Być może to się uda. Dobra, korona, przydatny przedmiot. Przeczytaj jeszcze raz jej opis. Za chwilę to przeczytamy. Nie ma chyba spela, który odnawia ci mind. No właśnie. Niestety nie ma takiego spela, który odnawia mind, a mamy już naprawdę bardzo mało sanity. Znaczy, mało sanity. Może nie mało sanity, ale mało przedmiotów, które odnawiają sanity. I to mnie troszeczkę martwi. I tak, to jest safe przy Salomonie. Mamy tutaj ten przedmiot już. Mamy Stone Crown. Dobra, więc tak. Z pewnością będę chciał się teraz przejść...
Romulus sobie tam markuje terytorium, jak zwykle. Będę chciał się przejść oczywiście do tej wioski, tych dwalerów. No kurde, się wydygałem. Nie wiem, czy będę chciał kontynuować od tego miejsca. Zaraz się okaże. Powiem szczerze, że nie chciałbym, żeby on mnie zaatakował. O, będę została niestety. I on ma bajty. To slash. I krwawienie, świetnie. Dobra, i ona ma łądy. Świet. Połamana biedna. Ale chyba mam jeszcze to fragment, który uleczy. No tak. To Moonless potrzebuje zielonego herba. Mamy już 4, więc luz. No i właśnie, jeżeli chodzi o przedmioty, czy przedmioty, to z kiny. Czekajcie, bo coś chyba mam laga mózgu. Night Larch wydaje się utrzymać w dłoniach coś błyszczącego, weźmy to. 5 silver coinsów. No właśnie, ale pytanie jeszcze jedno. Do czego nam są te silver coinsy? Bo oprócz tego, że możemy wydać je dla tego skamera, to w sumie nie ma tutaj nic. Here is getting hold of you. Możemy go zeskinować? Możemy. Jak z naszym mindem? No, 15 mind w Moonless i 50 w naszym Dark Shiron. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Możemy zrobić sacrifice na Moonless. Na razie jeszcze nie chcę. Oczywiście standardowo używamy sobie pochodni, której nie mamy. Której nie mamy. Musimy sobie ją wyprodukować. Zróbmy to. Te 3 nawet. Dobra. Zapaliliśmy pochodnie. Fajnie. Chciałbym na pewno jeszcze porozmawiać z tymi żółtymi magami, ale niestety już tutaj chyba tego nie zrobimy. Tutaj już tego nie zrobimy. Ja nie pamiętam, czy ja tutaj byłem, jak miałem koronę. Chyba nie byłem. Więc tak, no pierwsze pójdziemy na pewno do tego króla głębin właśnie z tym. Tam są wilki, to spoko. Kot się tu pojawił. O, witaj ponownie, nieznajomy. Nie minęło nawet tyle czasu, prawda, przyjacielu? Ostatnio coś mnie dręczy. Nie miałbyś nic przeciwko, gdybyśmy spędzili trochę czasu sam na sam? Aktualnie wolałbym raczej nie, ewentualnie, no w sumie nie przeszkadza mi to. To cię dręczy. Myślałem o szczęściu. Powiedz mi, jesteś szczęśliwy? No nie. Tak. To niestety typowa odpowiedź. Każdego dnia staramy się uczynić nasze życie lepszym, ale prawie jak przekleństwo jesteśmy skazani na powtarzanie tego samego cyklu zagłady i roszczeń. Nie chcę zabrzmieć zbyt ozięble czy coś, przyjacielu, ale chciałbym powiedzieć, że jest mi ciebie żal. Chciałbym. Ale wszyscy tak mówią, więc nie ma sensu się w tym wszystkim taplać. Osobiście uważam, że szczęście jest prawie nieosiągalne, jakkolwiek przygnębiająco to brzmi. Ha. To tylko mój nerwowy śmiech. Proszę, zignoruj go. Po prostu maskuję nim swoje prawdziwe uczucia. Trochę jak z tym moim... Trochę jak taka, wiecie, drewniana maska. Moja drewniana maska. Właśnie mam maskę drewnianą. Szczęście brzmi jak stan, który pozostaje z tobą. To nie tylko ulotna chwila. Jeżeli jesteś prawdziwie szczęśliwy, powinieneś czuć to w tle, nawet w najczarniejszej godzinie. Przynajmniej w to naprawdę wierzę. Wielu myli szczęście z radością. Radość. Jest to coś, co możesz poczuć przez chwilę.
Kiedy całujesz dziewczynę po raz pierwszy? Możesz poczuć, czy radość można poczuć spędzając wieczór z bliskim przyjacielem, pijąc wino w blasku świec. Powoli jeden z nich sięga... Co? What? Powoli jeden z nich sięga... Tą nogę pod stołem? Coś chyba nie zrozumiałem. Coś chyba nie zrozumiałem. A powoli jedno z was sięga nogą po stół. Dobra, przepraszam. Ale i tak nie rozumiem tego, co tam było napisane w sumie. Kontekstu. Ale radość to tylko, jest tylko tymczasowa. Tylko słabe światełko w ciemności, które przypomina, że nie wszystko musi być otoczone taką pustką. To jest różnica między szczęściem a radością. Zmądry stanął głoduje powoli. Ponieważ byłeś dzieckiem ciemności, wyobrażam sobie, że zgadzasz się, gdy mówię, że nie mamy luksusu szczęścia. Znamy tylko krótką radość od czasu do czasu, ale jest ona coraz rzadsza każdego dnia. Ale tak, to są tylko moje dwa grosze. To tylko moje dwa grosze dodane do tematu. Dobrze jest od czasu do czasu powiedzieć coś na głos. Sprawia to, że cały ten proces przetwarzania tych wszystkich mieszanych uczuć i głosów w głowie jest łatwiejszy, wiesz? Tak czy inaczej, wróćmy do interesów. To było bardzo nieprofesjonalne z mojej strony, przepraszam. Jezu, jak tam nasz głód? Mańc spadł totalnie. Shit. Jaki hunger. Kocie, ty nam zawróciłeś dupę, strasznie. Dobra, zjedzmy coś. On chyba daje 49, chyba że zara nie ma. Czy nie wiem. Nie no, daje więcej, shit. Dobra, moldy bread. Dobra. I powinniśmy jeszcze przy okazji sobie coś ugotować, tylko nie mamy nawet gdzie. Nie mamy nawet gdzie. Grzewane mięsko. Trochę taki overkill, no ale dobra. No i mind. Shiro zaraz zwariuje. Trochę mnie to martwi. Mamy opium. Bako, niech będzie. I niech Dark Shiro sobie to zapali. No i mamy mind 65, to jeszcze nie jest źle. Dobra. Znów nam tutaj z tą dziewczynką gada. Claymore, Necronomicon, książka zapomnianych wspomnień i książka Book of Rigment. To mamy w sumie. I na razie nie zmieniamy zdania, idziemy tak jak byliśmy. Się porespiły? Ja jednego zostawiłem, chyba jednego zostawiłem. Mówiliście mi również, że warto byłoby przyjść tu z dziewczynką, jak i bez dziewczynki. No właśnie. Próbujemy założyć tą koronę. Stone Crown. Nic się nie dało. Straszna dupa. Myślałem, że może jak tutaj przejdziemy, to coś to da. Dobra, ale to było tak naprawdę tylko jedno przejście, które chciałem sprawdzić. Mam jeszcze jedno również, które chciałem obczaić. Tylko wiecie, co zrobię?
Ja sobie teraz tutaj wezmę ten Book of Alignment. Pierdyknę. Alignment się w sumie nazywa. Nie Alignment, Alignment. Dobra, file 9. Odpisujemy kacharkę. I tak, ja teraz będę chciał ją stridować. A będę chciał ją stridować na Book of Forgotten Memories. Dziewczynka się trzęsie. Jeżeli będziesz miał jakieś inne dziewczynki, ewentualnie dzieci, to do nas przyjdź. Świetnie. Nawet jeżeli tutaj coś się otworzy, to ja cofnę oczywiście save'a, bo muszę z niej ściągnąć rzeczy. Jakkolwiek to brzmi. Coś to dało? Nic to nie dało. Czyli wracamy do dziewczynki. Nie tradujemy cię. Dobra, to było pierwsze przejście, które chciałem sprawdzić. Nie zadziałało to. Nic się nie stało, spokojnie. Wchodzimy sobie tutaj. Prostą to beat. Może kogoś walniemy w łeb. Nie, chyba niestety nie. Wiem, że kogoś walniemy w głowę, ale... Ale to nie zadziałało. Dobra. Główny teraz tak naprawdę quest dla nas tutaj to pójście do tej bramy. Wiecie, której bramy? Wiecie, którą bramę mam na myśli na pewno. Przejście nie było. Tu? Też nie było. Ja nie wiem, tutaj się nie da właśnie użyć tego Explosive Vial. Dobra, zawaliło się. Nieważne. No tak. No tak. Nie pamiętałem właśnie, czy to było tutaj, czy gdzie indziej. Trudno. Iron Hunger, dziękuję, dobranoc. Dobrze, mam tylko save'a. I w ogóle wydaje mi się, że nie mamy już możliwości zrekrutowania naszej koleżanki. Dobrze mówię, czy źle mówię? Ona stała tutaj. Teraz jej nie ma. Nie, może... O, nie, nie stała tutaj, przepraszam, kłamie, oszukuję. Ona stała tu po lewej stronie. Tak, jest, dobra. Ej, no to co, zamieniamy ją na Moonless? Bo ja chciałbym zobaczyć ten show love w końcu. Jakkolwiek to brzmi. Jakkolwiek to brzmi. Ej, no dobra, zróbmy to. No w sumie mamy save'a tam, więc luz. Ale czegoś się cofniemy, od razu pójdziemy na dół. Więc tak, zróbmy sacrifice'a. Poświęćmy, kurde, to jest salon. Poświęćmy teraz Moonless. Weźmy tą laskę. Sacrifice. Nie. Tak. Moonless wydaje się nie rozumieć twoich intencji. Wraz z poświęceniem twoje affinity z Grogorotem jest zwiększone. Dobra, Mundle została zamordowana. Idziemy teraz po koleżankę. I zaraz się tu cofniemy w sumie, więc luz. Ona była tutaj. Czy chciałabyś razem podróżować? Tak, proszę. Mam na myśli, to znaczy, to byłaby najmądrzejsza rzecz do zrobienia. Chętnie dołączę do twojej drużyny, dopóki nie będę mogła wypełnić swojej misji. Dobra, i teraz idziemy zrobić show love. Czy my możemy z nią tutaj sobie jeszcze zoptymalizować bonshears? Dobra. Nie jest źle. Dziewczynka ma 14 HP. Idziemy zobaczyć show love. Ciekaw, czy to się uda. No nie, nie mogę tutaj? Oh shit. Czy tam był jakiś sacrifice room jeszcze? Nie jestem pewny. Chyba nie było. No dobra, na razie sobie tutaj poróżujemy z nią.
Idziemy do tej dziury. Bo to w sumie chyba dobry skrót był. Climb down. I mamy teraz pełny skład ludzki, że tak powiem. Dobra. Ujej, jak się wydygałem. Dźwięki są czasem tak przerażające. Dobra, nie widziała nas. Ostatnio my tutaj to podłożyliśmy, prawda? No właśnie. I to jest to samo tu. Idź sobie. Nie, w tą stronę. Dobra, nie zauważyła. Było chyba przejście tędy. Czemu ja chodzę jak debil bez torcza? Aha, bo mam zablokowanego torcza. Świetnie. Ej, ale tu nie było przejścia. Shit. Coś popierdzieliłem. To było też zamknięte. Był kolaps, no i to były cavesy. Kawernsy, nie cavesy. Nie mogę torcza użyć, shit. Dobra, ale to w sumie się nic nie stało. Wróćmy się w tą stronę. Zrobiłem tylko kółko tak naprawdę, no ale dobra. Było to było, prawda? Sylwian. Aha, ale to tylko w ten sposób działa. Ej, ale tutaj jeszcze jest Pocket Cat. Jest zablokowane. Jest zablokowane. Gra nie uwzględniła tego, że on się przeniósł. Jestem ciekaw, jak ona też zareaguje na to, że nie żyje ten jej ziomek. Mogę użyć przedmiotu? Nie mogę nadal. Dobra, to jest elitka. I tu był chyba... Tu był? Czy to nie był? Nie, to nie było tu. Wydawało mi się, że tutaj był ten Ritual Circle. O właśnie, nie. Ale zobaczcie, że ten... oto, tutajko, ta hydra. Hydra tutaj. Coś z nią na pewno jest do zrobienia, ale ona tak jakby była na tym właśnie kółku rytualnym. Nieprawdaż? Wiecie, tu były króliczki. Króliczki operowały nam... Właśnie, co nam operowały? Uleczenie. Tak, tam było uleczenie. No nie, tutaj nie musimy iść. Pomyliłem drogi. W ogóle wydaje się jakieś właśnie przejście, ale... No to jest toaleta, okej, dobra, wiem gdzie jestem, spokojnie. Elitka sobie stoi, ona się zbugowała, delikatnie mówiąc. Jeżeli chodzi o Circle, to jak tu zejdziemy, to powinniśmy zejść do tych kałamarnic. No właśnie, kałamarnic, medus, nie kałamarnic. I tutaj gdzieś to było. Tutaj gdzieś to było. Było nie tu. To nie tu. Nie tu. Tak to jest, jak się człowiek zamyśli, no nie? Dobra, idziemy w lewo, w dół, bo ten cirkul był gdzieś właśnie tutaj. Ten cirkul był gdzieś tu po lewej stronie, pamiętam. Na 100%. To było przejście do tych narzędzi. Narzędzi, nie, do broni. Kurde. Zgubiłem się. Czekajcie, bo naprawdę się pogubiłem. Dobra, dziewczynka się trzęsie, no ona ma mind 49, to bez przesady. A co się stało, Shiro? Co to jest za... dziwny status? To jest jakieś pewnie ryzyko pierdolca. Dobra. Tylko tak, no nie mogę tego użyć nawet.
Shit. A mogę książek używać? Też nie mogę, czyli jestem teraz bez save'a, że tak powiem. Dobra, dajmy dziewczynce w tej chwili, bo teraz ma Kahara. Sorcerer's Stone, prawda? Tak. Dobra. Dajmy dziewczynce ten Sorcerer's Stone. Najlepiej to jak całe party by to miało. Tu jest też jakieś przejście. Zawalczmy z nim. Dziewczynka też niech tłucze. The Ark. Dziewczynka też się obcięła. Esa. Tylko chyba... Tak, to nic nie dało. Shit. Fail skin. To mi nic nie daje w tej chwili. Kurde, no chcę jeszcze powalczyć trochę. Guard, Diark, Guard i Kahara. Walisz. Injek na Shira. Tu się garduj. Dobra, garduj się. Nie wiem, czy on może inczek zrobić? Może, shit, nie pomyślałem. Dobra, ale dziewczynka już w sumie ma to, co miała mieć. No, stracimy w sumie dwa Warm Juicy, no ale... Coś za coś. Może to nie jest zrobić przeciwnik po prostu na to. Na pewno to nie jest zrobić przeciwnik na to. Trochę głupotkę zrobiłem, no ale cóż. Odblokowało nam się wszystko. Dobra. Nie jest źle. Mamy tu Warm Juicy? Nawet 4 sztuki to luz. Warm Juice daje trutkę, oh shit. Teraz się okaże, że nie mamy tych białych. Akurat 2, dobra. Jak nas teraz coś pierdyknie, to już dupa. Aha. Czy ja dałem nie tej osobie, co trzeba? Naprawdę. Ojejku. Dałem mi tej osobie, co trzeba. Shit. Jemu mieliśmy dać. Lama jestem, straszna. Dodatkowo nie mogę fiolki sobie zrobić. Shit. No nic. Gdzie jest ten cirkuł? Jak to dziwnie wygląda? Ja się zgubiłem po prostu. Tu już jest A nie, to było w basemencie. No tak, to było tu po lewej stronie gdzieś chyba. O nie, złoty typ. Złoty deszcz. Oh no 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 no. Oh! Chrome Mauler tu leży. A co on tu robi? Oh shit. Ciekawe. Dlaczego on tu leży? To jest pytanie za milion punktów. To było tu. I w teorii możemy nawet pokonać to wszystko. No i tak mi się wydaje. 252. No to nie jest dużo. Jeszcze zmisowała lama. Nie, nie, nie. Na drzwiach możemy sanity nabijać. Ale jestem głupi. Tylko mam miejsce. Koshiro dostaje w dupę, jeżeli chodzi o buddy. O nie. O nie. Dobra, jeszcze raz spróbujemy.
Ale ja misamy założę. Czemu ja mam dwie misamy? To jest dla mnie pytanie bardzo, że tak powiem, intrygujące. Czemu ja mam dwie misamy? To jest pytanie. Odpowiedzcie mi, dlaczego mam dwie misamy. Czy to jest jakiś bug? Jestem głodny, ja chyba mam mniejszy teraz atak nawet. No właśnie. Udało się. To jest otwarte, tylko tu jest zejście do prisons, okej. Okay. Ściągnijmy sobie te bronie. Eagle Crest już nam wpadł, świetnie. Shark Thief. I tu misamy zamień na Bonfilsy. Ty tej misamy nie zakładaj, przyjaciel. Ou! Ej, mi się wydawało, że to było przejście. Jest tutaj... Znajduje się tu mocno okaleczone ciało. Wygląda na to, że ciało przeszło intensywne tortury. Ma wbite... Na jego szyi utkwiły gigantyczne nożyczki. Weźmy je. O. Położne okaleczone ciało gnie tutaj. Cabbage. Late mail? O, to jakaś... ile duchów w ogóle się to porobiło. Dobra, czyli musimy tak to zejść. Ej, no mi się albo popierdzieliło coś. Naprawdę wydawało mi się, że tutaj ten okrąg był. Ale ja chyba coś popieprzyłem. To jest tylko ta dwójka. Cholercia. Dużo tu body teraz nie spada. Podczas walk. Na razie nie zamierzam walczyć. Gdzieś tu musi być ten circle. Gdzie? Tylko gdzie? W ogóle to przejście tylne. Tu była skrzynia tylko. Taki FPS spadł? What? Jark zaczyna być głodna. Mówię, gdybym nie spieprzył tej sprawy, zakładając ten ring na Shiro, w tej chwili nawet byśmy mieli nieskończoność tego wszystkiego. A tak niestety spieprzyłem sprawę i utknęliśmy poniekąd. Torch down. Chcę worm juice'a. Gubię się. Mega się gubię. No to jest wyjście. Teraz wyjdziemy od góry. Ouu. Nie, no musimy przejść w tą stronę. Definitywnie. Wracamy tam, gdzie byliśmy. Zaraz chyba cofnę w ogóle save'a, wiecie? Bo ja się popieprzyłem. Strasznie się popieprzyłem. Nie mogę znaleźć przejścia. Na pewno to było tędy i musieliśmy iść do kopalni. I teraz pytanie w lewo raczej. Tego co pamiętam. To było przejście do przodu. O kurwa. Mnie wystraszył. Tu po lewej było przejście do tych gardów. Więc tutaj nic nam to nie da. Kurde, duchu, naprawdę? Tu jest zawalone. Tu jest zawalone. Wszędzie jest zawalone. No właśnie. Mogę użyć, ale na jak użyję, to będzie dupa. To będzie buba. Było jeszcze inne przejście. Już te duchy mnie nie widzą, to jest cud. Chodzi na to, że musimy przejść tędy. Tu był miecz. I przejście było tu po lewej stronie. No właśnie. Dobra. Udało się.
Jesteśmy niżej, spokojnie. I tu chciałem się dostać już od dłuższego czasu. To już się nie rusza na szczęście. Mówicie, że są trzy takie. I jest tutaj Circle chyba, pamiętam. Tak, jest Circle. Show love. Ja nie chcę dziewczynką. Nie, nie, nie to. Show love. Tak. Nie ma mowy, nie ma mowy. Co ty myślisz? To odrażające. Kurde, myślałem, że się jednak przekona. Czyli może musimy z nią pogadać czy coś, nie wiem. Uuuu. Jestem głodny, za bardzo. Aż za bardzo. Zjedz sobie kabaczka. Właśnie niech diark sobie zje. Grillowane mięsko, to już niech sobie... O, tutaj 50 aż. Nie użyłbym spela wrajeczego, no ale nie mogę go użyć. Niedobrze, niedobrze. Opium. Dark Shiro tylko teraz pali. To, wow. To teraz tak, dziewczynce musimy wyciągnąć Sorcerer Stone. I damy mu to. Dobra. Dziewczynka nie wali po nóżkach. The Ark Wall. Tu. I ty tu. Miss, kurde faja. Miss. No nie! Dlaczego? Pierdzielamy. Nie da się uciec. No nie. No jaja jakieś, no. Pokona zwykły gard. Dwa hecy. Naprawdę to jest dramat. The Ark wal w głowę. Kohara wal w głowę. Zaczynam gdzie wszystko zacznie. Jeszcze szarżuj. No bez jaj, no proszę was, no. To był jakiś kurwa Terminator. To był Terminator. Small key. Czy działa kostka? O właśnie. Sześcian gomit wydaje się reagować na drzwi. Czujesz pulsowanie z kostki. What? Okej. Posąg kupa tutaj i tylko jego okruchy blokują ci drogę. To jakieś przejście z boku. Oj, tu będzie dużo do zwiedzania. Kamienny posąg stoi tu złowieszczo. Jest zbyt ciężki, by go ruszyć. Nawet nie drgnie. To Counter Magic na ciebie zadziała chyba, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Ty masz 1 HP. Oh shit. Counter Magic. Jeszcze Kahara ma... Kahara ma problemy z krwawieniem. No właśnie, zakłócasz nekromancję. Search him. Nic nie ma ciekawego. Tego też się chyba nie da, prawda? Tak. Może tylko tamte kolory się nie da. Co? Czy on mnie otruł?
Ja jestem otruty, wszyscy są otruci. Czym ty jesteś? Czemu ty masz tyle rąk? Ja spróbuję counter magic, ale... No i tak, to raczej już jest po nas, prawda? No to koniec. Shiro was defeated. Fear and hunger. O nie. O nie. Dobra, ale to tak. Oznacza, że na razie nie biorę tamtej pani. Bo się nie opłaca. Całkowicie się nie opłaca. Świetno. Czemu nie zrobiłem save'a? Czemu ja nie zrobiłem save'a? Ale w ogóle coś popierdzieliłem z tego co widzę. Czekajcie, tutaj było to. Nie wiem czy w tym odcinku to zdążę, ale postaram się. Przynajmniej dużo oszczędziliśmy rzeczy, które nam dlaczego truciznę niwelują. A jak widać, tutaj się to bardzo przyda. Bardzo, bardzo się to przyda. Świetnie, naprawdę. Ciężki temat. No weź, przesadź, nie strasz mnie. Co ma Shiro za aktywny status? Czemu nie mogę uciec? I czemu dopiero teraz mogę... Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, moi drodzy? Ja wam chyba oszczędzę tego, naprawdę, bo nie wiem co się dzieje. Co to jest za status? To nie jest strach. On ma 62, to nie jest dużo. Znaczy nie jest mało. Zrobię jeszcze climb down. No to możemy się najeść. Naprawdę bardzo żałuję. Mega żałuję, że założyłem ten przedmiot na Shiro. Kurde, no mega żałuję. No tak, i co, zabijesz nas? Szczęście nie. Musieliśmy tu iść w prawo. Przynajmniej pamiętam teraz, jak tu przejść, no. To jest za coś, prawda? Dobra. I tu na górę. I tu już jesteśmy. Może zaraz pójdziemy, no. Ja mi się postaram. Jeszcze Mundus sobie zmarkuje terytorium, no oczywiście. Dobra. Doska pulsuje. Antyczna statua o świetnych proporcjach. Posągi wydają się przedstawiać starożytnych królów, sądząc po ich ozdobach głowy. Tu nie byliśmy. Może ja za bardzo poleciałem tym wprost. Trudno jest szczelnie zamknięte, nie można jej otworzyć. Counter magic oczywiście. Wejdzie. Dobra, zaatakujmy to. Drewniane drzwi to powinno szybko pójść. No właśnie. Trochę jest tych trupów tutaj. Sforsujmy to. Siedemnaście. Miss. I jeżeli Kahara nie trafi, to jest problem. Kolejne przejście. Stick. Właśnie, Shiro znów mnie lata z torczem. I ci tam counter magic, no. No i gitara.
Film tu nic nie ma. Ale możemy go skinować, to jest dziwne. A to Klopkut, to wygląda bardzo... O dziwo nie. Tails, shiftem lecimy. Naprawdę dwa hercy. Tobacco. Ale to było chamskie. Jeszcze tak nam się nie trafiło. Unseen City, Passageway. O kurczę, no nie, no to jest... Ta gra dopiero się tu rozbija, no i chyba mieliście rację. Mieliście rację o tym... O tym mieście. Co to jest? Shit, znajdują się tu solidne, starożytne drzwi. Drzwi są praktycznie z litego kamienia i nie ma możliwości ich wyłamania. Trudno. Nie jestem... Darth Vader. Oh no. Czemu tak dziwnie pulsuje? To jest dobre pytanie. Bo to było boczne przejście. Więc zostało nam tak naprawdę tutaj wejść tylko, no. Na Unseen City. Moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i o samym filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Fear and Hunger. Trzymajcie się. Hey, hey.